wieszał Antonio Lindbeck, spada Roliński na ostatnią pozycję, ale tu znowu może być karuzela, znowu może być tasowanie w tym biegu, bo Kenneth Biernie powiedział ostatniego słowa, on rozdziela Grudziącki duet, przy krawężniku trzyma się Antonio Lindbeck, szuka Roliczki po zewnętrznej swojej szansy, Kenneth Bier będzie chciał wejść po bokiem Kuczkowskiego, ale ten czujnie zamyka przed nim wrota od tej stodoły, nie! Mały błąd, delikatnie, mocniej wykontrował motocykl Krzysztof Buszkowski, już wjechał mu Kenneth Bier. Kenneth Bier teraz, aj za szeroko błąd, oj, jeszcze wpadł w niego Patryk Rolnicki, oj. Bardzo nieprzyjemnie wyglądająca sytuacja, no powiedzielibyśmy, że ten dąb wciągnął Kennetha Bier, ale to nie jest moment teraz na żarty. Bardzo niebezpieczny moment, Kenneth Bier wszedł po bardzo wąsko w ten drugi łuk. Nie mógł złożyć motocykla, tam jakby podbiło jego motocykl bardzo mocno w górę. Tylna część motocykla właściwie na wejściu w łuk była bardziej w powietrzu niż trzymała się powierzchni grudziądzkiego toru. No zaraz zobaczymy pewnie powtórki. A tor w Grudziądzu no jest bardzo wąski i bardzo zawsze banda szybko się zbliża zawodnikom przed oczami. Tu widzimy dobre wyjście z pierwszego łuku, wykorzystany błąd Krzyśka Buczkowskiego, tam bardzo wąsko wykorzystał prędkość i tu widzimy, wybija jego motocykl na tych lekkich falach i właściwie nie mógł złapać kontaktu z nawierzchnią Kenneth Bier. Tu widzimy góra i tu już właściwie powinien Kenneth Bier mocno skontrolować ten motocykl, dodać gazu, a on właściwie czekał i ta siła odśrodkowa wyrzucała go na zewnątrz, nie miał prawa tam złapać żadnej przyczepności, której nie ma, więc tylko po tej sytuacji bardzo szybko należy skontrować motocykl, nawet postawić go lekko bokiem, wyhamować w miejscu właściwie i to mogłoby wybronić Kennetha Bier przed tym zderzeniem z bandą. To oczywiście formalnie, dla formalności wykluczony jest Kenneth Bier, no bo to on oczywiście spowodował przerwanie tego biegu, ale wstał. Kenneth Bier usiadł na torze. Jego partner z pary, Patryk Rolnicki, jadący właśnie w ramach rezerwy taktycznej za Kacpra Koniecznego, też wydaje się, że no wszystko w porządku, to jest takie właśnie, a propos żużla, takie powiedzenie, wszystko w porządku, bo wstał i wracał o własnych siłach, tak? Więc, no ale wiadomo, że gdzieś się wstrząśnięty jest, no tym bardziej, że to tak jak Kenneth Bier, gdzieś no, teoretycznie, o ile można się przygotować, o to ułamki sekund oczywiście, to już wiedział, że ten dom go wciągnie, o tyle Rolnicki no nie spodziewał się raczej tego, że zostanie podcięty. Na szczęście w tył motocykla trafił motocykl Kennetha Bier. Banda dmuchana powietrzem ma dwojakie zastosowanie. Jeśli leci się bezwładnie, bez motocykla, to jest przyjemne wpaść tą bandę dmuchaną. Jeśli się jedzie na motocyklu wykontrowanym, to znaczy, że zaraz w nią uderzę i spadnę z tego motocykla. I to jest jakby też oczywiste i mniej przyjemny element bandy dmuchanej powietrzem. Dziwię się Kennethowi Bier, że jadąc bardzo dobrze przez te kilka okrążeń, kilka łuków, gdzie wchodził w ten drugi łuk szerzej,